Sponsorem dzisiejszego odcinka jest War Robots. Darmowa gra PvP 6x6. Wcielasz się w pilota olbrzymiego mecha i robisz piu-piu. Nie krępuj się i ściągnij już dziś. Pograj i wbij 5. poziom, aby zapewnić godziwe życie kotom na emigracji. Gra dostępna na Android, iOS oraz Windows PC. Korzystając z mojego linku, który jest w komentarzu, dostaniesz dodatkowe nagrody w grze, jak nowe bronie do robienia piu-piu. Kolejny dzień, kolejny odcinek. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Oto jest Bob Ross Protosowski. Po prawej stronie jest Vision, po lewej stronie mamy jakiegoś tutaj ładnego, pięknego barcode'a. Proszę Państwa, kolejny odcinek drewnianego przedszkola lub też wyrobów drewnianopodobnych. Zapraszam do oglądania tegoż spotkania. Jak tam zdrówko, wszyscy szczęśliwi, zadowoleni? Przypominam, chyba już wiecie nawet, jak to wszystko wygląda. Zresztą to już było wejściówka, to nie będę o tym dalej mówił. No więc tak. Mamy gateway z przodu, do tego wszystkiego mamy dronę, ładnie, pięknie, mamy overlorda, wszystko sobie tutaj skautuje. Bardzo wczesny pól i gaz, więc już widać, że tutaj będzie zerk coś kombinował. Drona już wjeżdża, żeby zeskautować, co się dzieje. Tutaj nic nie widzi, drona, bo... Drona, co ty robisz? Drona, ty się uspo... Drona się chowa. Dobra, drona się gdzieś na razie schowała. Protos powinien był widzieć, że to jakaś drona wjechała. Protos aktualnie skautuje sobie bazę. Zauważył, że ojoj, jest niebezpiecznie, bo jest ekstraktor. No to trzeba to jakoś trochę bezpiecznie pograć. A drona sobie siedzi, żeby dalej najprawdopodobniej skautować. Chyba, że no już 300 minerałów będzie, wtedy pojawi się ekspansja. Wtedy byłoby zbyt zabawnie, ale tu już jest dronka na XP, więc powinno być raczej bezpiecznie. Jednak, przepraszam, najmocniej jest ekspansja. Drona zrobiła to, co chciała. Mamy proxy XP. Jak ja dawno proxy XP nie widziałem. Jakie to jest słodkie, że mam proxy XP. APM na poziomie Protosa 30, więc trzeba powiedzieć, dosyć wysoki poziom. Protos zobaczył, że tej XP nie było, więc trzeba się jak najszybciej zabezpieczyć. Ja widzę, że już jest barrel dostawione, więc tak zwane shenanigans od samego początku się pojawiają. Boże, jak mi wyszło odpowiednie shenanigans. Kurde, normalnie 2,5 roku w UK i umiem nawet jakoś mówić. Kurde, balans. Na szczęście akcentu angielskiego jeszcze nie złapałem, mate. Więc jestem spokojny. Oczywiście po co dalej skautować? Wystarczyło razy skautować. Po co sprawdzać dalej, co się dzieje? Po co sprawdzić, czy nie mamy czegoś ciekawego w bazie? Po co postawić gdzieś pylona, żeby była widok na całą bazę? Najwidoczniej jest to niepotrzebne, natomiast można postawić ekspansję. Bo czemu by nie? O, dobra, Protos dalej widzi, że coś tu jest nie tak, ale powinien też pomyśleć, powinien połączyć te całe trzy szare komórki protoskie, które przez całą... bo odcięli się od Kali, dlatego jest tak ciężko. Dlatego tylko trzy komórki na Protosa, gdyby trzy komórki, szare komórki na Protosa razy te miliony Protosów, no to by można było do czegoś tam wyjść, prawda? Może by coś Shenanigans powie, a wydedukować nie powie. Taki to jest Polak, antypolakowy. Natomiast już Krip się rozprzestrzenia i zauważył, że chyba jednak tutaj coś jest mocno nie tak. W międzyczasie Queen się pojawia, pierwszy zelot oraz... tego wszystkiego adeptka będą wpadały, żeby to zaatakować. Dostawiony pylon, no tu by się shield battery jak najbardziej przydało, ale nie chcę nic mówić, trójka roachy już się pojawia. Zamknął wejście, żeby ten żadne linki się nie wbiły, a jak tutaj grzecznie patrzymy, coraz ten poziom tak swoją drogą, z tego co tam, to coś chyba platyna, diament, coś koło tego. Roachy wyskoczyły razem z Queenem, więc idealnie larwy dostawione. No i teraz trzeba oczywiście lekko pomikrować, ale z tego co patrzę, to może być jeden z szybszych meczyków, ale biorąc pod uwagę, że ostatnie trzy to były tak koło 15-20 minut, to jeżeli będzie jakiś jeden szybszy, tak to wie, aczkolwiek znając moje szczęście, to znowu będzie koło 20-minutowy mecz. Jest postawione shield battery zostało zniszczone, byłoby lepiej trochę z tyłu postawić. Stalk próbuje coś zrobić, Stalk nic nie zrobi, może byłoby na przykład ściągnąć wszystkie proby do walki i razem ze Stalkiem i Zelotem wtedy zaatakować armię, ale po co to wszystko robić? Najwyżej po prostu stracił trochę eko, ale by może z tego wyszedł, miałby dwie bazy, nie. Proby próbują się ewakuować, walczyć nie chcą, zauważmy, że jest Barrow, więc jeżeli nawet jednostki się gorzej trzymają, to będą mogły się zakopywać. Jeżeli będę grał jeszcze kiedyś w StarCrafta, to muszę coś takiego wypróbować, szczerze powiedziawszy, bo to jest słodkie. No dobra, robotik by się tutaj bardzo przydał jak najszybciej. Kolejne stalki, może trochę shield battery, udałoby się coś wykombinować. To nie jest aż taka wielka armia na razie. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o eko, to są na dosyć podobnym poziomie. Oczywiście Protos nie wydobywa gazu, co jednak może być dosyć problematyczną zabawą. No nie wpadł na pomysł, żeby gaz sobie tutaj dorzucić. No i teraz, panie, force field blokuj i zabijaj. Force field dziel i rządź. Force field był niepotrzebny z tego co patrzę.
ale bardzo fajnie, że Shield Battery oczywiście odpalone na mocniej. Proby w końcu się ogarnęły, że to byłby dobry moment, żeby spróbować zaatakować przeciwnika. Trochę się spóźniły, to szczegół, a tu Force Field można było też postawić, chciałbym zauważyć, i zablokować drogę ucieczki. No ale po co to robić? Protoss mógł sobie to wygrać. Protoss naprawdę miał właśnie piękną sytuację, żeby wygrać tą sytuację. Miał piękną sytuację, żeby wygrać sytuację. Aha, masło maślane. Ale niech będzie. Tym bardziej, że tych harwesterów chyba zbyt dużo mu nie zginęło. No dobra, 8 zginęło, ale dalej ma ich 15 do 19. Trochę przypał. Trochę przypał. Gdyby podczas tego pierwszego ataku użył wszystkich probek od razu i się tam wbił, to byłoby lepiej. No, co on tu kombinuje? A, jeszcze wizję tu mało, to mógł powalczyć. Chciałem zauważyć, że może by rzucić force fieldy i zablokować tą armię, żeby nie uciekła, a resztę odgonić, ale on też tego nie chce robić, bo tak. Mam wrażenie, że Protoss, no naprawdę, nie powinienem się śmiać z trzech szarych komórek Protossa, ale jednak. Natomiast zergi, które są połączone w jeden wielki przez Overmind, jeden wielki, dobra, przez Kerrigan w tym momencie, lub Overlordy dzielą. To, że zergi mają 0,25 szarej komórki na jednostkę, no ale biorąc pod uwagę, ile jest tych jednostek, to będzie więcej niż 3 szare. Mimo wszystko. No i kolejny podchodzi z przodu, żeby powalczyć, żeby poginąć. Tak też jest. GG! No tak, to był dosyć szybki odcinek, to trzeba przyznać. Aczkolwiek biorąc pod uwagę, że nagrałem je raz, dwa, trzy, cztery odcinki do tej pory, w tym pierwszy, ten jeden długi, a skomentowałem 8 replayów, to jednak to już puszczę, bo co za dużo, to nie zdrowo. Marta znowu, Marta w ogóle ma PTSD w tym momencie, jak słyszy, że komentuje. Weszła do pokoju, tak popatrzyła się na mnie i co ty robisz? Nagrywam na YouTube'a. I te takie oczy, wiecie jakie oczy, prawda? PTSD, nie, tylko nie to znowu. No dobra, do usłyszenia, do zobaczenia. Pamiętajcie, na dole jest link do gry War Robots. Zapraszamy do ściągnięcia, zainstalowania. Wbicie przynajmniej 5 poziomu, wpadnięcia na stream i pogranie na streamie ze mną, bo to jest PvP 6 na 6. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Trzymajcie się, ludzie.